Siemanko, z tej strony Arknes, a to jest pierwszy odcinek serii z Revolta. I tak, jest to gra, w którą grałem w dzieciństwie bardzo często. Jak miałem 6 lat chyba. W sumie ta gra jest z rocznika 99, a wydanie z klika mam z 2003. Tak więc gdzieś w około 2005 roku grałem w tę grę. Już może nawet wcześniej. A to pewnie chyba nie grałem, jak miałem 4 lata. Dobra. I o co w tej grze chodzi? Są tu takie samochodziki, w których się ścigamy, więc jest to gra wyścigowa. I tutaj zbieramy też różne takie... A zresztą sami zobaczycie. Tak więc zaczniemy sobie grę. Damy turniej i arkadę. I nazwa Arknes. I dobra, na początek moim zdaniem najlepszy będzie ten samochód. Tu mamy do wyboru parę. Później on się odblokowuje tutaj, gdzie macie znak zapytania. Widzicie, ile tego jest, widzicie. Więc dużo mamy do odblokowania. Więc zaczniemy sobie pierwszy puchar. Wybierzemy tego złomka. I mamy tutaj 4 puchary. Każdy się różni poziomem trudności. Tutaj musimy być trzeci, aby wygrać. Aby przejść do następnego pucharu. Więc wybieramy go sobie, no i tak. I tutaj kontrolem się chyba strzela, tak, kontrolem. No i musimy się ścigać. Tutaj zaraz, jak zbierzemy coś, to wam pokażę wszystko. Wszystko. Wszystko tutaj super jest. Musimy tego zebrać. Dobra, to mamy. I tutaj nam widać na górze losuje. I mamy na przykład kukulę. Kontrolem stawiamy i to jest taka przeszkoda dla samochodów, które jadą za nami. Ale są różne, jest ich chyba bardzo dużo. Około 15 możliwe, że jest. Są takie, które się rzadziej trafiają. Na przykład taka gwiazdka, która paraliżuje samochody na parę sekund. Ale jak bierzemy tutaj inne, to wam też je zaprezentuję. Zresztą trzeba nimi atakować. Dobra, teraz mamy... Nie wiem, jak to nazwać, no ale jak to ściśniemy, to zobaczcie. Też się paraliżuje, jak my do nich podjedziemy. To teraz na przykład się przydało, bo straciliśmy równowagę, a za nami samochody jechały. Więc dobrze. No z początku jest łatwo, chociaż jesteśmy drudzy. Musimy być co najmniej trzeci. Teraz znowu mamy taki... Zebraliśmy, że... Nie atakujący, tylko takie bardziej, że stawiamy. I to jest taka smoła i na tym się samochody ślizgają. No i dobra, dogonimy może tego gościa. Tutaj widzicie... W lewym górnym rogu macie okrążenia. Jeszcze nam zostały 2. Czyli te i następne. Na chwilę muszę przerwać. Dobrze, już jestem. Przepraszam za cięcie. I jedziemy dalej. Dobra, mamy już następne. A, tu jest taka pułapka. Zaraz wybuchniemy, niestety. My zdawamy teraz te... paraliż jakby. No i wybuchliśmy. I nas dogonił ktoś. A, jeszcze tutaj jest taki bardzo fajny tryb. Takie małe samochodziki. Bo teraz ogólnie jest nas 8. Się ścigamy. 8 samochodów. Jak ja mam na przykład ten samochód, to już nikt go nie ma. Ale... Jest taki tryb, który trzeba odblokować. Że jest 50 samochodów takich małych i są wyścigi. I to już nie ma pucharu, tylko tak sobie dla rozrywki ścigamy. I to jest bardzo fajne. I jak to ten tryb odblokujemy, to wam zrobię taki specjal z tego. Żeby to odblokować, musimy pozbierać gwiazdki na takiej jednej mapie. Tu też jest taki tryb, na który zbieramy gwiazdki, które są na różnych miejscach. Nawet takich trudno dostępnych, dlatego takimi samochodami wolnymi to raczej nie zdobędziemy tych gwiazdek niektórych, bo musimy mieć bardziej szybsze, więc musimy odblokować najlepiej wszystkie. I dobra, jesteśmy drudzy. Okej, okay, teraz wszystko podsumowuję. Chociaż nie ma co, bo to dopiero pierwszy wyścig, wiadomo, że będę drugi.
No i idziemy następny. Jeszcze 3. I już jeden puchar będzie wygrany. No jak widać, gra jest bardzo fajna. Chociaż wydaje się niby banalna, ale później zobaczycie, że będzie naprawdę trudno. Tutaj akurat komputery nie dają sobie rady na tych ślizgach. No cóż, żadnej petardy nie mogę zebrać, żeby wam pokazać, ani czegoś się strzela. Znowu to. Zatrzymamy się, żeby sparaliżować i jedziemy dalej. Tutaj wiadomo, że będzie jeszcze parę z innego okrążenia. O, mamy petardę. O, nie trafiłem, ale to jest z innego okrążenia koleś. Zresztą na dole, po lewej, w rogu, mamy wskaźnik. Dobrze, już jestem. Przepraszam, znowu zacięcie. Idziemy dalej. No i o czym ja mówiłem? A, że na dole po lewej mamy taki wskaźnik, że widać, kto ile jest metrów za nami i przed nami. My tutaj jesteśmy pierwsi, więc tylko widać, co są za nami. A tu znowu ten koleś z tego okrążenia, sam się trafiłem. A to jest z tego okrążenia. No właśnie. No i znowu ta bomba. Musimy w takim miejscu wybuchnąć, żebyśmy się za bardzo nie przewrócili, żebyśmy nie zaczęli na czasie. No coś, ta bomba nie chce wybuchnąć. O, już. Dobra, teraz mamy baterię, która nam daje przyspieszenie. Już wam pokazuję, jak to działa. Klikamy i szybciej jeździmy na jakiś czas. No i grafika nie jest zła jak na taką starą grę. Dobra, jesteśmy pierwsi, więc nie ma co. Idziemy dalej. I po dwóch wyścigach jesteśmy już pierwsi. Dobra, kontynuujemy. I trzeci wyścig. To jest akurat trudna mapa, ale damy sobie radę. Chociaż dużo przeszkód nie ma, ale jest taka trudniejsza jednak. Znaczy, mamy tutaj na przykład teren. To akurat nie wiem, co to jest. Powiedzmy, że jakieś muzeum, tak? I od tego muzeum są zrobione 3 mapy. Pozmieniana jest trasa, czyli na przykład jak teraz idziemy w tą stronę, to wtedy się wracamy. Taka trasa jest zrobiona. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Po prostu mamy muzeum, nie? I w tym muzeum jest parę torów zrobionych, wyścigów. To jest na przykład jeden tur, na którym się ścigamy, a są jeszcze inne. W innych miejscach. Jest taka właśnie trasa, która jest bardzo trudna. Ale ta akurat jest łatwa. Więc jedziemy, jedziemy. Tu już jest meta, jeszcze 2 okrążenia. O, mam mnie też na celowniku tutaj widać. O. I straciłem trochę na czasie, a nawet dużo. Ale jak już tam ich dogonimy, mam nadzieję. A nie, właśnie pytanie, bo jak przegrałem jakiś wyścig, to chcecie, żebym wrzucał to, jak przegrałem? Czy może to wyciąć? Dobra, jesteśmy piąci zaraz. Aj, 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 aj. Nie chcę teraz przegrać, no. Tutaj sami siebie załatwiają. W sumie czemu nie? Przecież oni tylko mnie atakują. Dobra, jedziemy, jedziemy. Musimy jeszcze tego grubasa przegonić i będziemy trzeci, czyli to nam da zwycięstwo. Ale tu jeszcze mamy jedno okrążenie. A nawet jakby to było ostatnie, to byśmy fajnie wygrali, bo jechaliśmy przed trasę, a nawet przy mecie. No znowu, znowu. Dobra, ale wtedy byliśmy 7 w tym miejscu dokładnie. To jesteśmy 6 w tym miejscu. No ale jakoś niby będzie łatwiej, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, fajnie by było dwóch naraz robić, ale się nie udało. Mimo że na celowniku jest jeden, to nieraz tak się odbije, że trafi w dwóch. Dobra, tego przegonić i grubasa. Grubas! No grubas! Dobra, masz farta, grubas.
O nie, kula. O nie, o nie. Co mnie tak zarzuciło? No i co, będziemy piąci. Nie wiem, czy to się zaliczy. Chyba musimy być trzeci. Jeszcze mam trzy próby, dobra, to jeszcze raz pojedziemy. Ta sama mapa, oczywiście nie od nowa. No bo teraz musimy się bardziej postarać. Dobra, to chcę, że tak jak teraz, że powtarzam mapę, jak mi się nie uda, czy żeby wyciąć. To piszcie w komentarzach. Teraz musimy od początku prowadzić, żeby później jakiegoś fajnie nie było. Bo jak prowadzimy dużo na drugim miejscem, to nas nie trafi już. Więc mamy jeszcze większą przewagę. No to się opłaca. Teraz jeszcze bateria, super, super, super. Tylko właśnie, żeby tak nie jechać, jak teraz jadę. Żeby się od ściany nie odbijać. Dobra, już jak się przewalę, to mam paraliż. No. Dobra. O, to jest fajne, bo tu tak kręci tymi samochodami, co przede mną. O, właśnie tak teraz mnie zakręciło. Jak jest tego tak dużo tych samochodów, to tak fajnie wtedy wygląda. Jedziemy, jedziemy. No i co, chyba nie zaprzeczy, że gra jest zła, bo jest fajna. Niby się wydaje łatwa, no ale jak mówiłem, zobaczymy jak będzie potem. Bo z tego co pamiętam, to trudno było. Bo my dostajemy nowe samochody, ale nasi przeciwnicy, czyli komputery, też dostaną nowe. Dobra, chyba mamy już prostą drogę do zwycięstwa. Albo chociaż, żeby trzecie miejsce mieć. To raczej się uda już. Dobra, dobra. I zaraz meta. Już możemy tutaj użyć tego. O, okej. No i teraz jesteśmy po już trzech wyścigach, tak? My jesteśmy pierwsi dalej. Z przewagą 8 punktów. Dobra. I ostatnie. Ostatni wyścig. Fajna mapa. Na tej mapie fajnie się gra na tych małych samochodach. Na tych też. Tylko tych jest mało. 8. Jest to wielka. Dobra, dobra. Niestety nie ma kodu, żeby te małe samochody. Zresztą nimi się nie gra pucharu, tylko tak mówię, na rozrywki się gra. Więc jakbyśmy kodu użyli, to by się nic nie stało takiego. Ale nie ma kodu. Jest kod na samochody. No a tymi samochodami możemy te gwiazdki zbierać. Nie chodzi mi o te gwiazdki, chodzi mi o takie gwiazdki na mapie. Takie specjalnej mapie. No ale nie będziemy cheatować. Przyjmam ciągle na celowniku. Dobra. A kisz. To jest dużo ochrążenia, ale co krótkie. 30 sekund. A macie smołę. I jeszcze jedno. Ten już padł jakoś inno. O, paraliż. Ale tak jechał, że jakoś mnie specjalnie wyprzedził. Jaki to jest kaleciak.
teraz paraliż i już nie ma szans. Dobra. Teraz daleko będzie w tyle, bo on tam walnął o ścianę. O, pompa. Mamy też bombę, tylko nie taka automatyczna, ale też bomba. Przekonił nas arcybandyt jakiś. No znowu bomba. Musimy jakąś dać, bo można jak dotniesz samochód przeciwnika. Uderzy i uderzy. Teraz to sobie możesz. Teraz to sobie nawet nie możesz. Masz jechać i nie uderzać. Smoła, smoła. Chyba będziemy pierwsi, wiem gdzie smoła postawić. Tutaj. I teraz zobaczycie, że będzie daleko za mną. Chyba, że nie wpadł smołę. Dobra, jesteśmy pierwsi po 4 wyścigach. Tutaj też. Znaczy tutaj mi chodzi, że jesteśmy pierwsi. I wygraliśmy puchar na pierwszym miejscu. Dobra, zobaczymy, kto jest trzeci. Trzeci jest karetka. A druga jest jakiś żółciak. No i pierwszy jesteśmy my. No i już jeden puchar wygraliśmy, tutaj pisze, że nowe samochody. Teraz zobaczymy, jakie to są samochody. Ten samochód już chyba był niebieski. I doszły te dwa. I one są moim zdaniem gorsze, niby są szybsze. O trochę. Ale trudniej się nim steruje. Więc będziemy dalej grać tym czerwonym. Ale to już w następnym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Pozdrawiam was i cześć.